sobotę 15 września uroczyście oddano do użytku nową ścieżkę rowerową w Nowej Rudzie. Cały ten projekt to ścieżki asfaltowe, ścieżki, myślę, bezpieczne, ścieżki wyposażone w miejsca do odpoczynku dla rowerzystów, ze stolikami, z krzesełkami. Można tam odpocząć i jechać dalej. W końcu dzieje się to, czego zazdrościłam na przykład Warmii i Mazurom. Oni mają ścieżki już ponad, no tam już są w setkach idą kilometrów i mam nadzieję, że my idziemy w tą stronę i za kilka lat u nas również będzie można robić długie wyprawy, całodniowe wyprawy. Tego wszystkim życzę. Wielką uroczystością, myślę, jest dzisiaj otwarcie ścieżki rowerowej łączącej Słupiec z centrum Nowej Rudy, a tak naprawdę ścieżki rowerowej będącej częścią dużego projektu, wspólnego projektu, polsko-czeskiego projektu, gdzie partnerami jest miasto Bromów, gmina Nowa Ruda oraz miasto i gmina Radków. Wspólnie pozyskaliśmy środki z programu polsko-czeskiego Interreg 5A na realizację tego projektu. W przypadku naszej ścieżki rowerowej jest to projekt warty 2 600 000 zł, gdzie 85% aż środków właśnie pochodzi z Unii Europejskiej. Dzięki temu projektowi połączyliśmy Słupiec, centrum Nowej Rudy przez Włodowice, Ścinawkę, Tłumaczów aż do Bromowa, więc nasz mikroregion Noworudzko-Bromowsko-Radkowski został połączony, spięty ścieżkami rowerowymi. Myślę, że jest to świetna sprawa dla wszystkich rowerzystów, a wiem, co mówię, bo jeżdżę. Rowerowy region, projekt o łącznej wartości 7 milionów, dzisiaj doczekał się otwarcia. Łączymy Nową Rudę z Bromowem, wszystko dzięki Urzędowi Miasta Nowa Ruda. No wszyscy jeździmy na rowerach, wszyscy jesteśmy rowerzystami. Ja się bardzo cieszę, że ten projekt dzisiaj będzie miał otwarcie. Tak naprawdę spośród moich znajomych mało kto nie jeździ na rowerze. Jest to taka forma wypoczynku, która z roku na rok nabiera bardzo dobrego tempa. Tego typu ścieżki powinny powstawać no jak grzyby po deszczu. To bardzo dobrze, że dzieją się takie pozytywne rzeczy. Rzeczywiście ścieżka, którą dzisiaj władze miasta będą otwierać, przyczyni się do tego, że ludzie będą czuć się bezpieczni. Nie dość, że sport, nie dość, że zdrowie, to jeszcze bezpieczeństwo. Liczę na to, że pojawią się kolejne projekty. Tym bardziej, że w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim zlecony jest projekt obwodnicy Słupca. I robimy z burmistrzem Tomaszem Kilińskim wszystko, aby wzdłuż tej obwodnicy doprojektować również ścieżkę rowerową. Bo sport to zdrowie. Sport uprawiają najmłodsi, ale sport też uprawiają seniorzy. Sama kilka dni temu pobiegłam tą ścieżką, mijając wiele pozytywnych ludzi, którzy są bardzo zadowoleni właśnie z takich inwestycji, bo takich inwestycji na naszym terenie, na terenie Dolnego Śląska powinno się pojawiać jak najwięcej. Ta ścieżka łączy się z innymi ścieżkami, to już ponad 20 km, więc można bezpiecznie z dziećmi wybrać się na rower. Ścieżki rowerowe rozwijają się bardzo dynamicznie w całym regionie, co rzeczywiście staje się dużą atrakcją z racji piękna naszej ziemi, ziemi kłodzkiej, ziemi bromowskiej, dla turystów z całego naszego regionu i z Polski, a może i nie tylko. Przypomnę tylko, że również łączymy, obecnie trwa budowa ścieżki rowerowej między Ludwikowicami a centrum Nowej Rudy, więc łączymy to z dwóch stron do centrum, później w kierunku gminy Radków i Bromowa, więc cały system ścieżek rowerowych dostępny dla mieszkańców naszej ziemi, ale również dla właśnie turystów odwiedzających nasz region. Jest to z pewnością jedna z inwestycji, która cieszy nie tylko mieszkańców Nowej Rudy, ale także wszystkich lubiących turystykę i dwa kółka.